Okej. Dzidowski! Come to supper! Okej, mamy. Już oczywiście do mnie piszą. Jest czy nie ma? No pewnie, że jest, panie kolego, tylko musimy. Dobra. Proszę. No to zapytaj. I jesteśmy, na żywo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Psychologia i gaming. Za chwilkę zaczynamy, ale wcześniej krótkie, bardzo krótkie intro. Słuchajcie, a teraz bardzo cicho już. Dobra, to się zaczęło. Proszę was, ja zaraz zagadam. Manderko. Z tej strony podporuczniczka Cyberfruzia, cybernetyczna współpracowniczka generała Cyberfreuda. Wszystkich widzów uprzejmie proszę się o udostępnienie streamu. Nasz wywiad ustalił, że jest wśród widzów kilka osób, które jeszcze streamu nie udostępniły. To bardzo ważne. Dzięki temu możemy za darmo, powtarzam, za darmo dotrzeć do większej liczby fanów psychologii i gamingu. Nasze poprzednie nagranie udostępniło aż 7 osób. Dzięki temu kolejnych kilka osób dołączyło się do naszej pokojowej armii. Nie wiem, czy nie proszę o zbyt wiele, ale byłoby absolutnie super, gdybyście strzelili łapkę w górę. Pif paf. Sama nie wiedziałam, że to takie proste. A daje tak wiele. Zresztą, tym razem to nie jest prośba. To jest rozkaz. Ogromne dzięki. A raczej ku chwale ojczyzny. To już koniec naszego krótkiego szkolenia z etykiety naszego kanału. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego komunikatu. Generał Cyberfreud właśnie kończy pastować swoje wojskowe kamasze. Zaraz zaczynamy totalną rozpierduchę. Będzie dużo strzałów i wybuchów. Aha, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego spotkania, pamiętaj, że jest taka opcja, aby followować kanał. Warto z niej skorzystać. Miło było mi was poznać. To mówiłam ja. Podporuczniczka Cyberfruzia. Manderko. Z tej strony podporuczniczka Cyberfruzia, cybernetyczna współpracowniczka generała Cyberfreuda. Wszystkich widzów uprzejmie uprasza się o udostępnienie streamu. Nasz wywiad ustalił, że jest wśród widzów kilka osób, które jeszcze streamu nie udostępniły. To bardzo ważne. Dzięki temu możemy za darmo, powtarzam, za darmo dotrzeć do większej liczby fanów psychologii i gamingu. Nasze poprzednie nagranie udostępniło aż 7 osób. Dzięki temu kolejnych kilka osób dołączyło się do naszej pokojowej armii. Nie wiem, czy nie proszę o zbyt wiele, ale byłoby absolutnie super, gdybyście strzelili łapkę w górę. Pif paf. Sama nie wiedziałam, że to takie proste. A daje tak wiele. Zresztą, tym razem to nie jest prośba.
To jest rozkaz. Ogromne dzięki. A raczej ku chwale ojczyzny. To już koniec naszego krótkiego szkolenia z etykiety naszego kanału. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego komunikatu. Generał Cyberfreud właśnie kończy pastować swoje wojskowe kamasze. Zaraz zaczynamy totalną rozpierduchę. Będzie dużo strzałów i wybuchów. Aha, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego spotkania, pamiętaj, że jest taka opcja, aby followować kanał. Warto z niej skorzystać. Miło było mi was poznać. To mówiłam ja. Podporuczniczka Cyberfruzia. Łukaszu, widzę, że mówisz, ale ja ciebie nie słyszę, więc akurat w tym momencie... No, dobrze, mamy... okej, teraz mnie słyszysz, Tomaszu. To jest moje stałe wejście. Nie wiem, czy już zrobimy z tego jakiś inside joke, ale stałe wejście moje, że ja po prostu mówię, ale mnie nie słychać. Także Piotrze, dziękuję, Tomaszu, dziękuję. Także jeszcze raz, psychologia i gaming. Korzystamy z psychologii, żeby lepiej zrozumieć gry i graczy. Korzystamy z gier, żeby lepiej zrozumieć psychologię. Dzisiaj gościmy doktora habilitowanego, profesora SWPS, Tomasza Grzyba. Witaj, Tomaszu. To ja, cześć, witam was serdecznie. Dzięki, Łukaszu, że mnie zaprosiłeś. Treningi dały nam dużo frajdy, więc zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Dokładnie, ale nie tylko się zgodziłeś wystąpić, ale jako pierwszy zgodziłeś się też zagrać. Zgodziłeś się też zagrać i to nawet sam to zaproponowałeś. A nawet w pewnym momencie miałem wrażenie, że gdybyśmy mieli wybierać, kto ma grać, to ty wolałeś grać w tej sytuacji. Tym, którzy być może nie znają Tomasza, powiem parę słów na jego temat. Otóż zajmuje się psychologią wpływu społecznego, też nowymi mediami, marketingiem troszeczkę. Pracę naukową właśnie łączysz z praktyką marketingową, ale to dzisiaj będziemy raczej mówili głównie o twoich doświadczeniach związanych z kształceniem oficerów NATO i krajów stowarzyszonych, głównie w zakresie technik wpływu społecznego. No i już długo się tym zajmujesz, tak jak patrzę, bo w 2013 zaczęła się ta twoja przygoda. Zaraz o to cię więcej będę starał wypytać. Dzięki tutaj Kiszieru za produkcję wstępu, za pochwalenie produkcji wstępu. I tak, to też co bardzo ciekawe, właśnie, że jesteś autorem książki opisującej waszą replikację eksperymentu Milgrama. To jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo ciekawe. Więc można mówić na ciebie polski Milgram, tak mówią na ciebie, czy nie? Wiesz co, nie mówią tak, choć zadziwiająca jest zbieżność takich losów życiowych. To znaczy, mam nadzieję, że nie umrę na atak serca, tak jak Milgram, w kwiecie wieku tak naprawdę, ale pewne rzeczy były podobne. To znaczy, kiedy Milgram zajmował się swoimi badaniami, to miał mniej więcej tyle lat co ja. Był trochę szczuplejszy ode mnie, ale też miał brodę i właściwie są ludzie, którzy twierdzą, że jakieś tam podobieństwa występują, choć oczywiście znaj proporcją mocią panie, jak mawiał klasyk. Więc jest coś w tym. Czyli możemy mówić na Milgrama amerykański Tomasz Grzyb, na ciebie polski Milgram. Okej, w porządku. No i słuchaj, i widzę, że cię bardzo doceniło na to, bo dostałeś certyfikat docenienia, Certificate of Appreciation od dowództwa operacji specjalnych jeszcze. Czyli właśnie tak jak tutaj mamy na naszym filmie dzisiaj, znaczy na naszej grze. Znaczy, oczywiście ja dostałem to wyróżnienie za trochę inne rzeczy niż to, co będziemy dzisiaj grze robili, ale rzeczywiście, gdybym się miał chwalić, to mogę powiedzieć, że ten certyfikat jest podpisany przez generała Austina Millera. To jest człowiek, który był jednym z dowodzących operacji w Mogadiszu
do właśnie tej operacji, która była później uwieczniona w filmie Ridleya Scotta Dawn. Więc rzeczywiście jest to jakieś wyróżnienie, bardzo się z niego cieszę. Dostałem je za współpracę z Afgańczykami, za współpracę z armią Afganistanu i za pewne szkolenia, które dla nich robiłem. Może nie będziemy opowiadali, ale rzeczywiście takie rzeczy miały miejsce. To było bardzo cenne doświadczenie pokazujące, że psychologia wpływu społecznego ma pewne zastosowania praktyczne. No i myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy o niej pamiętali. No i takie szerokie dosyć, takie, gdzie byśmy się może niekoniecznie spodziewali, że akurat, pewnie wiesz, ucząc się o psychologii wpływu społecznego, nigdy byś nie pomyślał, jeszcze jako student, że będziesz stosował tą wiedzę w odniesieniu do armii afgańskiej. Pamiętam tak, jeszcze tak. 20 lat temu, jak się spotkaliśmy w Poznaniu na konferencji i miałeś referat, czy można się bujać przez telefon, o właśnie też wpływie społecznym, to myślę, że wtedy byś jeszcze w to nie uwierzył, że za 10 lat będziesz w Afganistanie tam działał. Dobrze, proszę Państwa, moi mili, moi kochani, jest nas tutaj taki, widzę, taki porządny pluton, 70 osób już teraz, więc ja Wam myślę, że najwyższa pora, że może mogę Wam powiedzieć trochę o tej grze. Będziemy grali we dwóch, jak widzicie, prosiak to jestem ja, tutaj jest Tomasz. Nikt z nas nie wie, dlaczego został nazwany Adamson, no ale tak jakoś przypadło. To jest taki kryptonim, rozumiem, bojowy. Będę zawiniał wiatrakiem, jeśli dobrze rozumiem. No właśnie, twoje podstawowa ksywka brzmi zawiły wiatrak. No i my sobie wybraliśmy... Czekaj, czy ja to wybrałem? O nie, teraz chyba dopiero wybrałem. I my sobie wybraliśmy taki tryb gry, który jest troszeczkę taki bardziej łagodny, wybacza więcej. Nie będzie to Battle Royale, tak jak teraz jest najbardziej popularne. Ale dzisiaj specjalnie oglądałem tutaj, przygotowując się, Izaka, i on też grał w ten tryb. Także myślę, że wstydu nie będzie. Polega on na tym, że wygrywa ta drużyna, która zbierze najwięcej pieniędzy. Wszyscy lądujemy w takim mieście, które nazywa się Verdansk, nie mylić z Gdańskiem, bo to bardziej na wschód. O, tu nam przydzieliło jeszcze jednego naszego kolegę, Campbella, towarzysza broni. No i musimy zbierać pieniądze, które są rozrzucone na ogromnej mapie. Pierwsza drużyna, która uzbiera milion, ta wygrywa i oczywiście zbieramy te pieniądze i możemy je stracić. Czyli jeżeli ktoś nas z wrogiej armii, czy z wrogiej, no może nie armii, ale jakiś wrogi żołnierz z wrogiej trójki nas pokona, no to wtedy niestety może nam zabrać dużą część naszych pieniędzy. Możemy te pieniądze, które zbieramy, o tu już lądujemy, to jest na razie tylko jeszcze rozgrzewka, możemy te pieniądze sobie deponować w takiej śwince, tutaj taki helikopter przyleci. Czekajcie, tutaj, o widzicie, no już tacy niedobrzy. Czemu mi nie biega? No będziemy tutaj często dzisiaj ginąć. Więc możemy te pieniądze deponować, żeby sobie je, nie wiem czemu mi nie biegał, żeby je oszczędzić. I my tutaj już ćwiczyliśmy z Tomaszem, oczywiście bardzo dużo, bardzo intensywnie, czyli jakieś pół godziny. No i będziemy się starali tutaj trzymać blisko siebie, żeby kryć się nawzajem, ale nie skrywać, tylko kryć swoje tyły. I teraz tak, gdzie jest zawiły wiatra? Gdzieś tutaj? A nie, tutaj. 130. Dobra, tu mnie już strzelają niedobrzy ludzie. I tematem dzisiejszego spotkania, myślę, że już można tutaj zacząć mówić, będą doświadczenia wojskowe, może nie aż tak bardzo wojenne, a to już mamy koniec czasu, tylko wojskowe Tomasza. Ale oczywiście, jak zawsze, zachęcam Was bardzo do tego, żebyście również tutaj włączyli się do naszej dyskusji i komentowali, pisząc, co Wam przychodzi do głowy, ad vocem tego, o czym tutaj mówimy, ale też jakbyście mieli jakieś pytania, których ja nie zadam, a pewnie wielu ich nie zadam z różnych powodów, to wtedy wy je zadajcie. A ja teraz zobaczę tutaj, gdzie byśmy mogli wylądować. Na lotnisku to będzie straszna strzelanina, więc może ta stacja tutaj, TV Station, sobie po prostu... Albo wiesz co? Albo trzymajmy się tego naszego trzeciego, dobra? Może zobaczmy, gdzie wylądował ten nasz trzeci. Czekaj, tu jest zawiły wiatrak. A gdzie ten koleś poleciał? Ten trzeci. Już dużo wcześniej chyba wyskoczył, wiesz? Ja cię widzę w powietrzu, ja więc będę się starał... O Jezu, wiesz co, on poleciał gdzieś strasznie daleko. Więc ja bym proponował po prostu sobie tutaj gdzieś... O, to jest właśnie dobre miejsce.
Te domki możemy tutaj obejrzeć na początku, znaleźć sobie jakąś fajną broń. O, o, widzicie? Widzicie go jak lata? Kurde, nieźle was w tym Afganistanie przećwiczyli. No teraz można powiedzieć, że jestem z tobą na podobnym poziomie. Normalnie, wiesz. Jak naciśniesz C, to odetniesz sobie spadochron, tylko musisz potem pamiętać, żeby spadł. O Jezu, już nas strzelają. Czyli tu nie jest aż tak spokojnie, jak mi się wydawało. No, zobaczmy. Tacy są ludzie. Proszę? Tacy są ludzie. No, trzeba sobie zdawać z tym sprawę. Dobra, jestem blisko. Dobra, gdzie wchodzimy? No ja już jestem w pierwszym domku tutaj. Wiem, że tutaj mamy zaraz gdzieś jednego towarzysza, który będzie chciał nam zabrać pieniążki. Więc tak, o tu już mamy musimy takie skrzynie zbierać, w nich jest bardzo dużo pieniędzy. Już mamy 75 tysięcy dolarów. No to już jest ładnie. No, o czekaj. Jesteś tam? Ten? Możesz na górę tu do okna podejść? Tu do okna, gdzie jestem? No. No dawaj, do okna. Jestem. Widzisz mnie? No widzę. To podchodź do okna, sobie i nawalamy, tutaj stoją. Ale wiesz co? Czemu się nie ruszają w ogóle? Może to jakieś leszcze. Wiesz co, wydaje mi się, że oni nie byli chyba. To jest jakiś kamień tam, nie? No dobra, ten koleś po prostu się nie ruszał. Dobra, Tomaszu, pierwsze pytanie, które do ciebie mam. Jak to było, no, jak lądowałeś symulatorem Cessny w Wimlu? Wiedziałem. Słuchajcie, bo dzisiaj mamy też pogadać trochę o tym, czy gry się nam mogą w życiu przydawać, więc chciałem wam opowiedzieć taką historię o tym, jak mi się rzeczywiście przydała. Otóż ja, jak byłem jeszcze studentem, to grałem w taką grę, która się nazywała Microsoft Flight Simulator. Pewnie część z was ją zna doskonale. To jest gra, która bardziej jest właśnie symulatorem niż grą. I jako taki gracz pojechałem na konferencję do WIML-u, to jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. To była konferencja dotycząca roli psychologii właśnie w różnego rodzaju lotniczo-wojskowych klimatach. I wyobraźcie sobie, że ta konferencja była tak potwornie nudna, co oczywiście nie było jakby winą samego WIML-u, no po prostu tak się zdarzyło, że jeden z organizatorów, widząc nasze znudzone miny, stwierdził, że hecie, to może my zrobimy coś innego, może ja was zabiorę. No i zabrał nas do hali, w której stały symulatory samolotów, ale takie bardzo profesjonalne. No i powiedział, to może spróbujcie się tym pobawić, z taką oczywiście intencją, że najprawdopodobniej w krótkim czasie po prostu się rozbijemy. No i kiedy się już to wszystko... Tak. Kiedy się już to wszystko zaczęło, to muszę ci powiedzieć, że udało mi się po prostu wylądować Cessną na lotnisku Okęcie, co oczywiście zostało przyjęte z dużym niedowierzaniem, ale okazało się, że to jest możliwe. A powodem, jestem absolutnie przekonany, tego było to, że po prostu grałem dosyć długo w tego flight simulatora. Więc ja oczywiście nie twierdzę, że ktoś, kto zaliczył odpowiednio dużo czasu na takim symulatorze, to poradzi sobie później w sytuacji awaryjnej w samolocie. Ale to, że się udało wylądować, no jest ewidentnym dowodem na to, że pewne nawyki można wyrabiać także w grach. Znaczy wiesz co, to w sumie udowodniłeś, że w pewnym sensie, kurczę, to jest możliwe, nie? Że to przełożenie jest tutaj bezpośrednie, tak. Nie? No bo te symulatory... Uważaj. Dobra. No te symulatory raczej nie wybaczają, nie? Tak jak ja nie wybaczam. Nie. Też. Idzie! Kurde, nie widzę go. Dobra, jest latem, kolej. Co? On będzie nas próbował obejść, wiesz, z jakiejś strony. Dobra. Raczej tędy nie wejdzie, no właśnie, załatwił mnie. Masz go? Zemściłem się na tobie. Znaczy, zemściłem się za ciebie. Załatwiłeś go? Tak, dobrze. Tak, dopadłem. To wiesz co, to podejść teraz, a nie... O kurde, nie, ciebie już nie. Aha, bo dobra, bo on mnie, wiesz, załatwił do końca niestety. I ja tak. Wtedy... bo tak normalnie możesz mnie jeszcze uleczyć, nie? Ale w tej sytuacji, kurczę, nie ja możesz. Ja już gramię. Ale dobra, jest okej. Okay. To przynajmniej pieniędzy nie straciliśmy, także dzięki. Czyli dobra, pierwszy dowód. Człowiek, który wychował się na flight symulatorze, no może przesadzam, że się wychował, no ale dobra. Ćwiczył na flight symulatorze, teoretycznie, gdyby była sytuacja typu, tak jak w filmie, czy leci z nami pilot, że nagle nie ma pilota, to rozumiem, że możesz tą Cessnę wziąć i wylądować.
No wiesz, nigdy nie robiłem tego w praktyce. Ten człowiek, który nas oprowadzał, stwierdził, że prawdopodobnie zniszczyłbym podwozie, ale bym wylądował. Nie? Więc jest jakiś dowód pokazujący, że to się da zrobić, że tego rodzaju rzeczy są możliwe. Nigdy nie chciałbym tego próbować w praktyce, ale się udało. Wiesz co, teraz tak, musisz uważać, bo tutaj przy tym lotnisku właśnie, tam jest sporo ludzi, i oni mogą do nas ze snajperek strzelać, więc musimy tutaj po prostu sobie tak jakoś na spokojnie. O, chyba nawet słyszałem już jakiś nabój. Jak biegniesz, naciśniesz C, to masz taki wślizg, że wtedy trudniej cię trafić. Tak jak ci mówiłem, ja gram na padzie, więc szczerze mówiąc nie wiem, jak to miało wyglądać. Racja. Dobra, ale posłuchaj, to w takim razie mam dla ciebie pytanie o drugą perspektywę, bo jest też coś takiego, bo ty powiedziałeś o takiej sytuacji, gdzie gracz ma szansę zrobić coś, co jest podobne do tego, czy robi u siebie coś, co jest podobne do tego, co robi się później jak gdyby w sytuacji takiej bojowej, ale są też takie, coraz częściej takie sytuacje, kiedy to, co robią żołnierze, zaczyna przypominać to, co robią normalni gracze. Mam na myśli tutaj konkretnie... To niestety tak działa i mówię niestety, bo powiem ci, dlaczego tak jest. Potężny problem, który mają Amerykanie ze swoimi młodymi chłopakami, których wysyłają na wojnę, jest taki, że oni nie do końca odróżniają grę komputerową od rzeczywistości. Wygląda to w ten sposób, że na przykład załoga Strikera, czyli takiego bojowego wozu piechoty, zakłada sobie na uszy słuchawki, tam sobie puszczają, no nie wiem, ja bym powiedział Beastie Boys, podejrzewam, że dzisiejsi 20-latka słuchają czegoś innego. I zasuwają po prostu przez teren, który jest pod kontrolą wroga, strzelając do wszystkiego, co się rusza. I oni nie zawsze odróżniają, czy to, co się z nimi dzieje, to jest gra komputerowa. Mamy balon, wiesz? W balonie rzucimy. Więc wrzucam to, co mam. Nie jest tego dużo, ale coś tam jest. Więc oni, wiesz, nie zawsze odróżniają jedno od drugiego i to jest poważny problem, nie? Że ten poziom imersji dzisiejszych gier komputerowych sprawia, że oni nie zawsze wiedzą, że wtedy, kiedy strzelili do kogoś, to ten ktoś nie może się tak jak my respawnować, tylko po prostu ginie. No dobra, to ty powiedziałeś o czymś jeszcze innym, o czym chciałem później zapytać, ale gdyby mówisz o tym takim efekcie, że ktoś zaczyna traktować grę, czy życie realne troszeczkę jak jakąś taką nierealną sytuację. Tak. Że to są tylko postacie, że to nie są ludzie żywi, tylko postacie. Natomiast od razu się pojawi we mnie pytanie, czy to nie jest, jakby to powiedzieć, czy to nie jest pod pewnym względem korzystne na polu walki. Tak? Czy w sensie, że jeżeli będziesz traktował przeciwnika jako żywą istotę, a on ciebie nie, to czy nie wygra, jak gdyby gorsza moneta nie wyprze lepszej, nie? W tej sytuacji? Są takie fajne badania, w których sprawdzano, co się dzieje z operatorami dronu. Siedzą sobie na przykład gdzieś tam w górach Georgii w kontenerze, mają 8-godzinną zmianę i operują dronem, który na przykład lata nad Afganistanem, albo nad Syrią, albo nad innym miejscem. I teraz okazuje się, że transmisja obrazu, którą oni otrzymują, może być ze względu na współczesne technologie możliwa w pełnym kolorze, właściwie prawie że 3D i tak dalej. Ale w badaniach bardzo dokładnie pokazano, że jeżeli ona właśnie ma takie cechy, to ci operatorzy dronów mają dużo większe wątpliwości, czy powinni strzelać. Natomiast jeżeli wygląda tak jak coś, co za chwilę będziemy wam mogli pokazać, jak w końcu będziemy mieli jakiegoś drona, czyli jest taka czarno-biała, lekko wyszarzona, czyli przypomina właśnie bardziej grę komputerową, no to oni mają mniejsze wątpliwości, bo im się wydaje, że ciągle to jest gra komputerowa. Więc odpalenie rakiety w tej sytuacji jest dużo bardziej prawdopodobne. Czyli dąży się do tego troszeczkę, żeby... Czy wiesz... O Jezu, to są takie trudne tematy tak naprawdę, kiedy o tym mówimy, bo cały czas... Wszedłeś na pytanie z kategorii dużej etyki, nie? Dokładnie. Kiedy mówisz o efektywności, no to co jest efektywne? No, na polu walki efektywne jest likwidacja tak zwanej siły żywej przeciwnika. Zauważ, że język, którego używa się w wojsku, jest właśnie taki dehumanizujący i nieprzypadkowo. Dehumanizacja z tej perspektywy oznacza, że człowiek ma mniejsze wątpliwości etyczne przy to, co robi. Ma sens, czy to, co robi, jest rzeczą jakoś tam usprawiedliwioną, czy niekoniecznie. Natomiast myśleli w kategoriach, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, to znaczy w kategoriach
w kategoriach, no właśnie, dobra człowieka, próby zrozumienia jego skomplikowanej sytuacji życiowej itd., itd., no to oczywiście trudno używać tutaj takiego pojęcia jak skuteczne. Co to znaczy skuteczne? To są bardzo trudne tematy i zależnie od tego, jaki przyjmiesz punkt widzenia, to różnie będziesz tę skuteczność definiował. No wiesz, bo to jest tak, że zawsze się zakłada, na ogół się zakłada, że każda wojna jest wojną w obronie słabych, tak naprawdę uciśnionych, demokracji, jakichś wyższych wartości. Nie? I teraz jeżeli, no, wiesz... Znaczy ludzie nie chcieliby w niej brać udziału. Znaczy ludzie nie chcieliby brać w niej udziału, ale no jeżeli właśnie będziemy, wiesz... To jest tak jak lekarz troszeczkę, nie? Czy lekarz powinien mocno empatyzować ze swoimi pacjentami? Czy powinien po prostu ich skutecznie leczyć? Czy chirurg powinien unikać widoku krwi? Nie, no raczej nie powinien, no jeśli ktoś się do tej... Tak jak wszedłem w ścianę tutaj. Ale muszę ci powiedzieć, że kurde, słuchaj, łoimy tutaj, jesteśmy w pierwszej piątce! Na 5 drużyn, jak znam życie. Nie, no tu drużyn jest bardzo dużo. Czekaj, żeby nam ktoś nie zabrał tego. Ja tak tutaj pierwszy idę, więc całą kasę zgarniam. Czy masz założone w ogóle te płyty ze zbroi? Założyłem, tak. Dobra, ktoś tam już zebrał milion niestety. No tacy są ludzie, wiesz, my tu gadamy o poważnych kwestiach, a oni w tym czasie zarabiają pieniądze, no tak jest życie. Czyli popatrz, czyli generalnie gry przypominają troszeczkę wojsko. Wojsko trochę zaczyna przypominać gry, ale czy to jest tak, że rzeczywiście dobry gracz ma jakieś fory i jeżeli, nie wiem, stara się na przykład o jakąś posadę w wojsku, pytam o proces rekrutacji do wojska, bo też tak jest przecież, nie? Że my sobie myślimy, że no, nie chcemy iść do wojska, ale są ludzie, którzy chcą iść do wojska i muszą się zrekrutować. Czy gry też i doświadczenie growe jest jakoś wykorzystywane w procesie rekrutacji? Oczywiście, że tak. I tutaj najlepszym przykładem są takie armie, które są absolutnie ochotnicze, no bo one oczywiście muszą postarać się, żeby ktoś chciał walczyć w ich szeregach. I tutaj takim klasycznym przykładem jest armia amerykańska, która w ogóle stworzyła swoją grę, która była rekrutacyjna, grę, która była jednocześnie szkoleniowa, ona się nazywa America's Army. W tej chwili już chyba i trzecia wersja jest dostępna. Ja w nią grałem wtedy... Jeszcze chodź, że może do pojazdu tutaj pójdziemy. Dobra, pojeździmy to. I ta America's Army to była gra, w której bardzo wyraźnie zachowywano realizm tego, co się dzieje w armii amerykańskiej. Pokazywano, jaka jest taktyka. Pokazywano, co trzeba zrobić, żeby w ogóle zacząć w tej... Wyszedłeś? Aha, tam były pieniądze. Tak, wiesz, to był taki... No, powiem ci od razu tak, tutaj, że Michał się obruszył. Nasz kolega Michał mówi, że ciągle plądrujemy tylko. Ewidentnie chciałby, żebyśmy troszeczkę postrzelali. Mówi, że jest to symulator plądrowania domostw. Ja pamiętam, jak byłem w 2015, wezwano mnie na szkolenie do wojska, wtedy jak była ta kwestia na Ukrainie, to zaczęli tam psychologów też zapraszać, powiedzmy w cudzysłowie zapraszać. I tam pamiętam, jak stałem w kolejce po mundur, to cały czas był taki film puszczony, że nie ma żadnego plądrowania, że nie można, że jest właśnie etyka, nie można niczego zabierać, że to jest kradzież i tak dalej. No dobra, ale wszedłem ci tutaj w słowo. Tak, wiesz, ta gra America's Army była tyle ciekawa, że i ja to bardzo lubiłem, że nie można było jej zacząć, nie można było zrobić tego, co my teraz zrobimy, bez skończenia wirtualnego kursu pierwszej pomocy. Mhm. Czyli przechodziłeś bardzo skomplikowany, ja się wtedy uczyłem angielskiego dosyć intensywnie, wtedy nauczyłem się słowa tourniquet, czyli opaska uciskowa, właśnie z tego kursu. Mhm. I właśnie wtedy się dowiedziałem, co trzeba zrobić, kiedy ta opaska uciskowa się mi założy. Jak sobie radzić po to, żeby człowiekowi uratować życie, jak robić resuscytację krążeniowo-oddechową. Oczywiście wszystko to było wirtualne. Jezu, to musimy to jest jasne. Teraz. Wiesz, to helikopter, musisz się schować tutaj. Do domu biegnij. Trochę się pokażę. Możesz biec do domu? Już jest. Dobra. I teraz ja proponuję... No dobra, 9. miejsce. No, to nie najgorzej. Tak, no, to jest... Czekaj, zaraz mi o tej grze więcej opowiesz. Tak, teraz tutaj będą ludzie z całego świata się wypowiadali, więc ja w tym czasie przejrzę wpisy.
Zobaczymy, co tutaj ludzie piszą. Też z obrotnym. Tak? I fucked your sister. A ty możesz coś ty wiedzieć, człowiek, co nie słyszę, bo będzie przez chwilę, nie? Tutaj te komentarze. A się nic tu nie zabrał. No. Aha, bo trochę nam tam więc co się wydarzyło? Kacper się pyta, jak wygląda takie szkolenie? Jak się do szkolącego zwracają? To przecież hierarchia wojskowa. A to ktoś obcy z zewnątrz, cywil. Pewnie chodzi o ciebie. Jak wyglądają te twoje szkolenia? I jak, no, jesteś, jak ty jesteś traktowany przez nich, jak taki, aha, wiesz, jak taka ciekawostka psychologiczna, czy rzeczywiście jako, jak w tej hierarchii cię spostrzegają? Michał się zastanawia, tak, czy to my jesteśmy źli, are we the buddies? Kasper też mówi, że to może jest gamifikacja wojny, teraz się wszystko próbuje gamifikować. Michał tutaj, tutaj to wirtualni łupieżcy. Kasper mówi tak, a było coś takiego, gdzie armia USA próbowała rekrutować ludzi na Discordzie. To ciekawe. Grzegorz Frank, czy poleca pan jeszcze jakieś gry, czy programy, w których warto się uczyć, aby zostać zawodowym żołnierzem? Bardzo praktyczne pytania. Nie wiem, czy te wszystkie zapamiętasz, czy teraz byś do nich się jakoś ustosunkował, żeby tu nasz czat też dostał swoją porcję wiedzy. Jak jestem traktowany, więc muszę wam powiedzieć, że jestem traktowany z niebywałym szacunkiem. Jest to jedyna struktura, w której regularnie ludzie mówią do mnie sir, ponieważ uznają, że dorobek naukowy, no może nie jest równy dorobkowi wojskowemu, a może też uznają. W każdym razie są to miejsca, gdzie jestem traktowany z najwyższym szacunkiem. Przypominam sobie taką historię, kiedy leciałem w Stanach Zjednoczonych na liniach wewnętrznych jakąś deltą i miałem przy sobie plecak wojskowy. No jakoś tak wyszło, że po prostu miałem go w ręce. I stewardessa zapytała, czy mam coś wspólnego z wojskiem, więc zgodnie z prawdą powiedziałem, że owszem. I pani stewardessa mówi wobec tego w podziękowaniu za twoją służbę, zapraszam cię do pierwszej klasy. No proszę. A w samym wojsku nie, to nie jest tak, że jestem traktowany jako ciekawostka psychologiczna. Jestem traktowany, powiedzmy sobie, na poziomie gdzieś pomiędzy majorem a pułkownikiem, bym to określił. Tak cię traktują? No to wysoko. Ja na tym szkoleniu, na którym byłem, dostałem taką plakietkę chyba z dwiema belkami. To jest, nie wiem, czy to nie jest podporucznik? Dwie belki? No. To kap. Kapral? To nie, to miałem coś więcej. I gwiazdkę chyba jeszcze. Chyba podporucznik. A jak? To wtedy podporucznik. To miałem jeszcze tą gwiazdeczkę, słuchaj. Dwie belki i gwiazdeczka. Ale to już wystarczyło, nie? To rzeczywiście ludzie bardzo, ci wszyscy tam żołnierze szeregowi przepuszczali mnie w kolejce. No, do jedzenia na przykład. Ta hierarchia rzeczywiście jest bardzo, bardzo zaznaczona. I to jest ciekawe, bo ty mówisz, że oni cię włączyli do tej hierarchii na wysoką pozycję, a nie patrzyli jak na kogoś z zewnątrz. To może być ciekawe dla nas, jako dla psychologów, bo wiem, że nam się wydaje takie dosyć abstrakcyjne, że my kiedykolwiek znajdziemy się gdzieś w wojsku. Czekaj, zawiły wiatraku. Gdzie ty jesteś? Ja jestem znowu nad tobą. No to dobrze, o, widzę cię. Więc nam się wydaje, że to jest takie abstrakcyjne, że my kiedykolwiek wstąpimy do wojska, że nas tam, znaczy, że ktoś nas powoła do wojska, bo czy tam wstąpimy, czy nie wstąpimy sami z siebie, to różnie. Bywa, mam paru znajomych, którzy tak akurat zdecydowali pokierować swoją karierą. Nie wiem, czy... O, czekajcie, coś tam tego... Zaskoczymy? Może ktoś tam jest. Dobra, przynajmniej jeden kill jest. O, jeszcze jeden kolega. Dobra. Oj, nie wiem czemu te granaty tak nie lecą. I powiem ci szczerze, że z tego co ja się dowiedziałem jak na tym szkoleniu, to było to, że przede wszystkim osoby, że tak powiem, z wyższym wykształceniem, na takim podoficerskim jakimś etacie, są bardzo, bardzo dobrze traktowane, rzeczywiście. No my takie mamy raczej egalitarne społeczeństwo u nas, nawet profesorowie pozwalają mówić sobie po imieniu. A tam rzeczywiście, kurczę... No powiem ci, że czułem się lepiej niż profesor chyba nawet, bo jako profesor nie czuję, żebym budził jakiś szczególny respekt niestety.
ale tak to wygląda. Ale to, te, też czego się dowiedziałem i to może was mniej ucieszyć, że jednym z najczęstszych miejsc, gdzie trafia psycholog, to jest 2 kilometry od linii frontu do szpitala polowego, niestety. I tam już może być gorąco. Co ty mówisz o takim psychologu klinicznym, który zajmuje się przede wszystkim wsparciem w sytuacji stresu bojowego i tak dalej, i tak dalej. Ja robię jednak troszeczkę inne rzeczy. Co oczywiście nie oznacza, że... Czekaj, szyją do ciebie. Szyją, to mocno. Do ciebie też? Już, tak. Tak, 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 zaraz cię spróbuję. Dasz ode mnie podnieść? I spadamy stąd, zaraz tutaj będą. I to tym się różnią niestety gry od życia, nie? Ja bym stąd spadał. I gdzieś tam naokoło musimy podejść i... Albo gdzieś się zaczaić. Bo oni tutaj zaraz będą chcieli nas... Chociaż jak byli daleko... Nie, chyba nie. Dobra, to weźmy, zbierzmy te skrzynki. O, tam idzie, idzie. Chodź, jakbyśmy go we dwóch. Widzisz go? Nie, nie. Daleko. Czekaj, tam. Widzisz go? Dość daleko, bro. Podejdziemy tak, tego tak. Kolegę? Widzę, widzę. Ale tylko trzeba sobie, wiesz, jakbyś mógł sobie założyć te pancerze. Założyłem, wezmę jeszcze jeden. No dobra. Więc tak, pytanie od naszego tutaj widza. Jakie konkretnie elementy ma wychwycić szkolenie za pomocą gier? Ktoś mnie wali. Snajperka. Nie. O, przyszedł nasz kolega. Słuchaj, skąd ta snajperka w ogóle była? Zbierzmy trochę pieniędzy jeszcze tutaj. Oj, czekaj, leżę. Leżysz? Czyli ktoś... Gdzie... Leżę. A co ci się pociągnęło, snajperka? Tak. Wiesz co, jest w budynku obok nas. Wiesz co, tu w ogóle jest cała masa ludzi. Bajers się podniósł? Nie, nie, nie. Muszę się odrodzić. Respawnąć. No to wiesz co, niedobry jakiś ten człowiek. Dobra, było pytanie o konkretne elementy, które się ćwiczy w czasie gier. No przede wszystkim znajomość sprzętu, nie? To jest rzecz, która... Czekaj, zapomniałem spadochronu otworzyć i jeszcze walnąłem w choinkę. Dobra, czyli przede wszystkim znajomość sprzętu, po drugie koordynację pomiędzy oddziałami, na przykład ta America's Army, o której mówiłem, to była gra, która uczyła pracy w takim systemie sportowym, który jest charakterystyczny dla drużyny w Stanach Zjednoczonych, w armii amerykańskiej. Natomiast najciekawsze są takie treningi, które dotyczą na przykład operatorów dronu. No bo zwróć uwagę, że ci, którzy operują dronami, to są ludzie, którzy... Kurczę, już do mnie szyją. Chodź tutaj do tego domku, nie? Chociaż tu nie jest super bezpiecznie. Nie dojdę, już leżę. Jezus Maria! Jezus Maria! Ty no, podchodzę do drzwi i widzę po prostu za ścianką, że koleś tam stoi. Tacy są ludzie. Oj. Zaczaili się we dwóch. No, ładna strategia. Okej, okay, obsługa dronów. Ale wiesz co, to mnie trochę mnie zaskoczyłeś z tym pytaniem. Mi się wydawało, że bardziej się uczy jakichś takich kwestii właśnie refleksu, nie wiem, opanowywania emocji w sytuacjach trudnych, a tu nagle wyjeżdżasz z taką pierwszą rzeczą, że to jest wiedza. Że to jest dobre, żeby nabyć jakiejś po prostu wiedzy. To jest wiedza i ona jest, wiesz, na różnych sposobach trenowana. W Polsce... To masz kolesia. Próbuję cię tutaj... Dałem ci covering fire. Dzięki. Założę sobie pancerz. Gdzie ty jesteś w ogóle? Dobra. Na dachu. Pomacham ci. Tak, czekaj. Aj! Widziałem snajpera. Jest w tym budynku z cegły. Jest obok ciebie. Ty jesteś też w tym budynku chyba. Nie, jestem u góry, tutaj na dachu. Widzisz? To on jest... Wyglądał do... On jest poniżej. Wyglądał do mnie z okna. Tutaj jest jakiś koleś? Tak. Albo kolesiuła. O to też później zapytamy. No dobra, a wiesz co? A to może tak, wiesz, skaczmy tutaj jak ci żołnierze z tematu na temat, bo wiesz, no nie mamy tego czasu nie wiadomo ile. A chciałem też zapytać o kobiety w wojsku. Czy ten temat gdzieś też się pojawia? Czy on jest pewnie złożony i też wieloaspektowy, ale na przykład
Powiem ci szczerze, że jak ja bym na tym moim krótkim szkoleniu, bo ono trwało generalnie chyba 3 tygodnie, z czego ja odbyłem tydzień tak naprawdę, z różnych tam powodów, nie będę już wchodził w szczegóły, ale nie, że się migałem, no może troszeczkę. I tam na przykład poznałem taką... Jedyny prawdziwy taki żołnierz, nie? Taki jak się czasami tam... jak się czasami przedstawia, wiesz, w takich stereotypowych jakichś, nie wiem, filmach czy w czymś takim, to była dziewczyna właśnie, nie? Taka, wiesz, z papierosem, przeklinająca, mówiąca, zresztą bardzo ładna, ale zachowywała się jak taki, wiesz, typowy macho. Jak patrzyłem tutaj wśród znajomych na przykład facebookowych, czy ktoś gra jeszcze w Modern Warfare, żeby tam sobie z kimś poćwiczyć, zaprosić go, to też mi wyszukało, że to jest jedna dziewczyna. Jak w zeszłym roku streamowałem Fortnite'a, czyli też strzelankę, to też tak naprawdę grałem tutaj z dziewczynami głównie. Więc okazuje się, że tak, no ten stereotyp gdzieś żołnierza, faceta, jak gdyby trochę chyba zanika. Jak się patrzy cały czas na to? Na tę kwestię udziału kobiet w armii? Wiesz co, to jest dosyć skomplikowane. Zacznę od sytuacji, która pokazuje, jak bardzo one są potrzebne. Wyobraź sobie, że polscy żołnierze jadą do Afganistanu i mają wykonać operację, która się nazywa Cordon and Search. Cordon and Search to jest taki standardowy sposób funkcjonowania na przykład plutonu czy kompanii, a kompanii za dużo plutonu, który ma na celu otoczyć wioskę. Czekaj, to może zrobimy tak, że ty teraz idź, dobra, i plądruj, a ja będę cię tutaj, dobra, będę szedł za tobą, żeby nie, dobra, było cały czas tak, że... W której trzeba przeczesać jakąś wioskę, tak? Otoczyć ją, przeszukać. Jak doskonale się wszyscy wiemy, w takich warunkach mamy do czynienia z kulturą islamską, gdzie mamy takie strefy miejsc, takie miejsca, które są zarezerwowane wyłącznie dla kobiet. Mężczyźni nie mogą tam wejść. No i teraz wyobraź sobie, że musisz to zrobić. Jeżeli tam wejdą mężczyźni, to będziesz miał bardzo poważne załatwienie sytuacji. Prawdopodobnie silny konflikt z lokalnymi przywódcami, którzy mówią, no pogwałciliście nasze reguły, nie możecie w taki sposób się zachowywać. Ale jeżeli wejdą tam dziewczyny, żołnierki oczywiście, no to tego problemu nie będzie. Więc one są bezcenne w wielu sytuacjach, bo no, po prostu oznaczają mniej kłopotów, bo oznaczają możliwość wykonania zadania, niezależnie od tego, że po prostu się świetnie sprawdzają w takich normalnych, codziennych sytuacjach wojskowych. Okej, ale kłopot, wiesz co, wydaje mi się, że podałeś taką dosyć specyficzną jednak sytuację udziału kobiet, tam gdzie rzeczywiście coś mogą zrobić tylko kobiety, ale na przykład, bo czasami się mówiło, prawda, że okej, na front nie bardzo, bo tam jest problem z, no nie wiem, z mieszkaniem, z myciem się i tak dalej, broń jest ciężka, ciężko ją nosić i tak dalej. Takie, wiesz, kwestie biologiczne, które być może sprawiają, że kobietom trudniej się odnaleźć w takiej konkretnej sytuacji wymagającej siły fizycznej. Ale na przykład jeżeli mówimy o tych pilotach dronów, no to wiesz, no to równie dobrze może kierować dronem kobieta, bo to tylko jest joystick i ekran, co mężczyzna. Czy tam wiesz może, jak to wygląda? Czy tam też jednak jest większy udział mężczyzn w takich... Wydaje mi się, że ciągle jest większy jeszcze udział mężczyzn, ale te proporcje oczywiście się zmieniają na korzyść kobiet. One są coraz częściej reprezentowane. Oczywiście to, co mówisz o tej sile fizycznej, to nie ma co udawać, że kobiety generalnie rzecz ujmując są słabsze niż mężczyźni. Chociaż można znaleźć silniejsze kobiety od najsłabszych mężczyzn, oczywiście. To trzeba od razu zaznaczyć. Nie mamy tutaj możliwości wyrysowania krzywej Gaussa, żeby pokazać, że te wykresy na siebie zachodzą i to w bardzo wyraźny sposób. No, ale wiesz, wyobraź sobie sytuację. Pieniążków, mój Boże, tylko nie mamy balonu. Chodź, poszukamy świnki. Jest tu gdzieś świnka? Ja mam balon. Masz ja balon? Balon? To weź, otwórz. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Proszę. Jest balon. Zablokowany od góry? Co to znaczy? Musisz tak troszeczkę bardziej z boku go postawić. Tutaj, żebyśmy nie dostali drewnianych medali, to coś takiego tutaj też można otrzymać, co nie jest fajne. Wszystkiego nie zdeponowałem.
Okej. Okay. A, bo niespełny już, no dobrze. Bo wiesz co, parę razy ci przerwałem i teraz nie wiem, czy chcesz dokończyć jakiś wątek, czy mogę zadać ci kolejne pytanie? No bo mówimy o tej sile, nie? Mówimy o tej sile fizycznej. No to wiesz, czasami to są sytuacje, bo te dziewczyny, które ja spotkałem w wojsku, są szalenie ambitne. To są dziewczyny, które bardzo często, jakoś to też rozumiem oczywiście, chcą bardzo wyraźnie pokazać, że w niczym nie odstają od chłopaków. No ale jeżeli masz 20-kilometrowy marsz i trzeba nieść płytę oporową od moździerza, która waży 25 kg, no tutaj zaczynają się już problemy, nie? A dziewczyny po prostu czasami nie odpuszczają i ja też im się jakoś nie dziwię, nie? Że tego rodzaju rzeczy się dzieją. No, największe problemy to oczywiście mamy na misjach, no bo wiesz, masz bazę, gdzie masz 2,5 tysiąca żołnierzy, z czego setkę na przykład stanowią kobiety. 50 z nich to są takie panie, powiedzmy sobie, w okolicach 40, 45 i wyżej. I one są albo dentystkami, albo sanitariuszkami, czyli no, pełnią takie funkcje bardzo istotne, ale jednak są cały czas w bazie. Jest część, która po prostu jest w oddziałach taktycznych, w oddziałach frontowych. Teraz musisz mnie tutaj, wiesz, troszeczkę tak musimy razem. Bo tu się lubią, znaczy, bardzo to... lubią się czaić i nas zaraz ostrzelać. Skąd ty masz taki nowy karabinek? No, się gra, się ma. Gra się ma. Wiesz co, no właśnie, to jest trochę nie fair, bo ja te skrzynie w większości otwieram tutaj, bo idę pierwszy, a te wszystkie fajne rzeczy są w tych skrzyniach, więc ja tak tutaj, wiesz, trochę ci podbieram najlepsze kąski. Jak chcesz, to mogę ci tą snajperę zaraz gdzieś tutaj... rzucić. Nie, to nie jest problem. No w każdym razie, wiesz, dziewczyny się świetnie sprawdzają, tylko sobie wyobraź, że masz powiedzmy 2400 mężczyzn i 100 kobiet, nie? I oni są zamknięci w bazie wojskowej, w których, kurczę, potrzebują jakiejś bliskości, potrzebują świadomości tego, że jest ktoś, z kim można pogadać i tak dalej. No to nie muszę tłumaczyć, co tam się później dzieje, nie? To jest... w pewnych momentach po prostu jakaś straszna walka kibutów. I problematyczne rzeczy. Poczekaj, moment, bo tu się skończy temat, o czymś ciekawym mówisz. W tym sensie, że jest taka kwestia też, że obecność kobiet sprawia, że faceci zaczynają tam, po prostu odbija im szajba? To mówiłeś teraz przed chwilą? Mówiłem, że tak, że ich obecność sprawia, że oni się zaczynają trochę puszyć, no bo też, kurczę, są już 4 miesiące poza domem. Tu masz fajną broń, morski łowca to się nazywa. Morski łowca, to powinien harpun. Tak, dokładnie. No dobra, ale wiesz, no to jest taki argument już trochę niefajny, no bo tak na podobnej zasadzie moglibyśmy dążyć do tego, żeby drugą płeć wyeliminować z każdego środowiska. Ależ ja tego nie mówię w kategoriach... Wiesz, tak powinno być. Tego, że, mówię tylko, jakie problemy do rozwiązania to nam po prostu daje. Mhm. Się oczywiście trzeba zająć, to jest rzecz, która powinna... Ja absolutnie nie chcę, żeby ktokolwiek zrozumiał, że to jest powód, dla którego na przykład należy eliminować kobiety z wojska. Nie, nie. To byłoby absurdalne. W ogóle w takich kategoriach nie myślimy. Mówię tylko o tym, że to powoduje pewne kwestie, na których trzeba... co do których trzeba po prostu mieć świadomość, że mogą wystąpić. Nie? I tylko tyle. Natomiast ta liczba kobiet w polskim wojsku, jeśli dobrze pamiętam teraz, już przekroczyła 10%. Te dziewczyny robią naprawdę fantastyczne rzeczy. Mamy pierwszą w Polsce dowódczynię. No zobacz, nawet język już nie nadąża. Nie? Dowódczynię okrętu wojskowego. Ja tutaj, jak napisałem na początku, taki tekst tutaj cringe'owy idzie, że ta moja współpracowniczka Cyberfruzia się wypowiada i ona się nazwała przed tym naszym odcinkiem dzisiaj, skoro jest wojskowy, podporuczniczką, to wszyscy już, znaczy no nie wszyscy, ale tutaj ktoś od razu to skomentował, mówi oho, ho, ho, podporuczniczka, nie? No wiesz co, no, pewne słowa brzmią dziwnie, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy ich używać. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że w końcu się nauczymy używać feminatywów i no i już, no, tyle. Co to jest problem, żeby zacząć mówić członkini albo... No właśnie z tą profesorką to mamy problem, nie? Bo ona jest taka zdrobniała, co nie jest fajne. Ja bym ten helikopter powiózł, bo mamy trochę amunicji, a z niego wypadnie skrzynia, gdzie będzie bardzo dużo pieniążków, tylko musisz się schować, bo on teraz będzie do ciebie strzelał.
Ktoś cię namierza, ktoś nas namierza. Ale będzie zaraz pieniędzy z niego. Jak tam możesz, to wiesz. Karm go ołowiem. Staram się, ale... Oj, tam jakiś żołnierz już leci. Słabo mi idzie. Co to za wiatrak w ogóle jest ten? Nie wiem, tam w ogóle jakoś... O Jezus, ja już zmarnowałem całą amunicję. No właśnie, już też mam tylko 61 pocisków. No, to musielibyśmy gdzieś... No dobra, to teraz chciałem wrócić do tego głównego tutaj jak gdyby tematu. Wpływ społeczny w wojsku. Czego ty ich tam uczysz? I po co? Słuchaj, to może rozpocznę od takiej historii, która była zupełnie na początku. Jak to się zaczęło? Otóż ja zacząłem swoją przygodę z wojskiem w Wojsku Polskim, w tak zwanej Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Znakomitej jednostce, mojej takiej jednostce, z którą ja się czuję najbardziej związany, macierzystej, który jest, że tak powiem, przypisany. I w tej jednostce zaczęliśmy od oglądania nagrań z tak zwanej combat kamery. To znaczy, ci żołnierze, którzy jadą na przykład na patrol, zawsze jeden jest z umieszczonym na ciele urządzeniem rejestrującym, które po prostu pokazuje, co można, jak to wygląda na tym patrolu. I wygląda to w ten sposób, że... Czekaj, bo ktoś szyje do nas znowu. Ten helikopter cały czas. Jeszcze go nie zjedliśmy. No dobra, czekaj. Dobra, już chodzi. Masz tą combat kamerę. I ta combat kamera pokazała tak zwane rozdawnictwo. Rozdawnictwo polega na tym, że chłopaki się otaczają tak zwaną koncentryną. Koncentryna to jest taki ostry jak brzytwa drut kolczasty. I zza tej koncentryny rzucają takie rzeczy, które się mogą Afgańczykom przydać. Tak? Czy jakieś plastikowe miski, jakieś ubranka, jakieś takie rzeczy, które ewentualnie są dla nich atrakcyjne. Zabawki, piłki i tym podobne rzeczy. No i teraz wyobraź sobie taką sytuację, nagraną właśnie na tej combat kamerze, że do tej koncentryny podchodzi dziewczynka lat, nie wiem, 3-4, zaczepia się swoją sukienusią za tą ten helikopter, sorry, ale ten helikopter cały czas dowala. Myślę, że nie... On cały czas nie spadł. Zaczepia się... Desperacko potrzebuje amunicji, no. Zaczepia się w koncentrynie. Zaczepia się do koncentryny i rozciąga je. Ci biedni żołnierze są nagle... Są nagle narażeni na bezpośrednią konfrontację z tymi ludźmi, którzy tam są za nimi. No więc ja zobaczyłem to i trzymałem od nich proste zadanie. Słuchaj, pomóż nam, żeby to było lepsze. Co możemy zrobić, żeby to było sensowniejsze? Jak możemy się zachowywać, żeby takich rzeczy się działo jak najmniej, żebyśmy nie mieli problemów z tym związanych. Więc rzeczywiście na tym to mniej więcej polega. Ja im trochę tłumaczę, jak należy, bazując na regułach wpływu społecznego, przekonywać ludzi do swoich idei, do swoich pomysłów, do tego, że rzeczy są dla nich ważne. Tak? Czyli mamy, powiedzmy sobie, sytuację wyborów w Afganistanie i ta sytuacja jest trudna, bo no wiesz, wyobraź sobie człowieka, który tam w ciągu dnia stara się jakoś przeżyć, w ciągu dnia stara się z tymi siłami koalicji jakoś dojść do porozumienia. W nocy przychodzą do niego talibowie i mówią, widzieliśmy, że z nimi rozmawiasz, czy chcesz tracić życie, czy chcesz tracić dorobek swojego życia, rodzinę i tak dalej. Więc to nie są łatwe sytuacje. Nie? To nie są sytuacje, w których można w jakikolwiek sensowny sposób coś wytłumaczyć, ale próbujemy się jakoś starać, żeby tych ludzi przekonywać, że decyzje mają przyszłość ich kraju. Czy mówisz o takim kontekście negocjacji troszeczkę, tak? Jak gdyby obrony jakiegoś swojego stanowiska, zwiększania? Nie, wyobraź sobie taką rzecz. Ja pracuję między innymi w miejscowości Kilkis. To jest taka... Jakie miasteczko 60 km na północ od Salonik. Tam jest greckie centrum szkolenia żołnierzy, którzy wyjeżdżają na operacje pokojowe. I to są ludzie, albo policjanci, albo żołnierze, czasem cywile, ale rzadziej, którzy wiedzą, że za pół roku, za 3 miesiące będą na przykład w Mali, albo w południowym Sudanie. No i tam będą musieli pracować, tak? Tam będą musieli robić rzeczy,
które są ważne z perspektywy zachowywania bezpieczeństwa. No i wyobraźmy sobie, że oni się mają uczyć negocjacji, tak? Mają się uczyć tego, że powiedzmy sobie, przychodzi do sytuacji, w której mają wynegocjować z jakimś lokalnym warlordem, mają wynegocjować przekazanie terenu na szpital. Mhm. Szpital, który ma ONZ, czy jakieś siły, Bun Profor i tak dalej, tam rozłożyć. Jakich argumentów mają użyć? Mhm. No i wtedy, kiedy my to mówimy na takich, takich poligonowych warunkach, to oni bardzo często mówią, słuchaj, kiedy my opowiemy, że ty nam dałeś ziemię, na której my postawiliśmy szpital i ten szpital służy także ludziom z twojego plemienia, z twoich ludzi, to twoja reputacja wzrośnie. Mhm. A najczęściej wtedy taki warlord mówi, przepraszam tych, którzy mają wrażliwe uszy, mam to w dupie. Ja mam wysoką reputację, co mi tam chodzi? Co to jest w ogóle za argument? Natomiast kiedy my im powiemy, słuchaj, jeżeli ty nam nie przekażesz tej ziemi i twoi ludzie się o tym dowiedzą, to twoja reputacja spadnie, no to zgodnie z tym, co mówił nam Kahneman i za co dostał Nagrodę Nobla, to będzie dla niego dużo bardziej przekonujące. Mhm. I to będzie dla niego dużo poważniejszy argument. Mhm. Więc no, między innymi te rzeczy po prostu uczymy i uczymy tego w praktyce. Będziemy skakać? Wiesz co, ja proponuję do tej bazy tutaj wojskowej, czy tu gdzie zaznaczyłem i możemy teraz skakać już. Dobra. Tutaj będzie dużo, tu będzie dużo strzelania. Dobra. Okej. Okay. Czy te rzeczy, jak gdyby, których ich uczysz, one się jakoś różnią od tego, czego my się uczymy na studiach? Czy to jest po prostu taka, wiesz, klasyczna psychologia społeczna? Nie, bardzo klasyczna nie jest. Oczywiście trochę klasycznej psychologii także im opowiadam, ale to nie jest taki klasyczny po psychologii społecznej, głównie dlatego, że mogę używać tam takich przykładów, które są po prostu przykładami z pola walki, nie? Mamy sporo. No co, plądrujemy teraz te namioty, tak? Tak. Ale mówię, dobrze, jakbyśmy się w miarę blisko siebie trzymali, tak jak to ustalaliśmy wcześniej. Czyli to taka, wiesz, co prawda dwie osoby to nie grupa, ale żebyśmy tutaj... Ja. Złoto już mieliśmy, ale jeszcze można, wiesz, diament, platynę, tutaj rubin zdobyć, także musimy w tej ostatniej rundzie, bo to już będzie chyba ostatnia runda, chociaż pytań mam bardzo dużo jeszcze. Ale żebyśmy w tej ostatniej rundzie jeszcze wyżej się wzbili. Jeszcze Hubert pyta tak. Precyzuję pytanie. Miałem na myśli w przypadku kształcenia kadry dowódczej, gdy szkolenie z zakresu sprzętu indywidualnego jest dosyć oczywiste. Ojojoj. Teraz nie wiem, do czego jest to pytanie dokładnie. Czy ty kojarzysz, do czego to się odnosi? Pyta o to, czy jesteśmy w stanie wyszkolić na przykład dowodzenie oddziałem, tak? Znaczy, w pewnym sensie tak. Znaczy, tak, ale to są takie podstawowe taktyczne rzeczy, to znaczy rzeczy w rodzaju, nie wiem, fire maneuver albo covering fire i tak dalej, czyli takie, co zrobić w sytuacji, kiedy mamy do czynienia, no nie wiem, z ostrzałem i jak manewrować całą jednostką taktyczną, żeby się spod tego oddziału, przepraszam, ostrzału wycofać. Mhm. Jedną z takich rzeczy, być może do tego pan Hubert nawiązuje, która kiedyś była dosyć ciekawa, to była taka gra, która się nazywała Harpoon. Nie wiem, część z was być może jeszcze pamięta. Gra o bardzo ubogiej grafice, ale o bardzo wysokim realizmie. To była taka gra, w której należało dowodzić całymi jednostkami taktycznymi marynarki wojennej. Mhm. I żołnierze, których ja poznałem, zwłaszcza tych z marynarki wojennej, mówili, że to jest rzeczywiście rzecz, która w dosyć dobry sposób odwzorowuje realia, powiedzmy, północnego Atlantyku i tego, co tam się dzieje. W polskich warunkach też próbowano robić coś takiego. Jest w Polsce coś, co się nazywa OBRUM. To jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Uzbrojenia i Mechanizacji, jakoś tak, już nie pamiętam dokładnie. I oni próbowali robić takie gry szkoleniowe, które w polskiej armii miały być wykorzystane. Tutaj, wiesz co, tu musimy się kryć naprawdę, bo tutaj no, są takie duże przestrzenie. Jesteśmy w pierwszej piątce znowu, no naprawdę idzie nam całkiem nieźle. A czekaj, a nie, to jest nasz Linde. To jest nasz człowiek. No tu by się, tutaj w tym,
Aha, dobra, bo ty nie masz tych pancerzy chyba. Tu się przydają, tu by się snajperka jakaś przydała, ale... ale a ty nie masz snajperki? Nie, ja mam kałacha. Słuchaj, ja jestem bardzo praktycznym człowiekiem, dlatego ja cały czas walczę przy użyciu kałacha, bo myślę sobie, że jak pójdę do wojska, to też będę walczył przy użyciu kałacha. No nie, o, to teraz ty, będziesz... ale cię ostrzelałem. Teraz będziesz używał beryla, który jest oczywiście kałacha na następcą. No albo tak zwanego MSWS-a, tak? Czyli modułowego systemu pistoli. Tak, ten nowy to trochę... pęka podobno. Tak, nie, no ale to jest, wiesz, typowy choroba wieku dziecięcego, więc to nie jest jakoś tam bardzo poważne. Siebie eliminuję na którymś etapie, mam nadzieję. Mm-hmm. No tu mam jakiś karabinek natowski w tym momencie zmieniłem. Nie wiem, co to jest w ogóle. Czekaj, co to ma? W ogóle wygląda, że to jest... Świeży puch, NATO 5.61. 5.61? Nie ma... Bardzo praktyczne pytanie też padło od Kacpra. W której armii jest najwięcej kobiet? Ja obstawiam, że to jest Izrael. Znaczy, jeżeli tak liczyć, to oczywiście, że tak, dlatego, że w Izraelu jest obowiązek służby wojskowej dla wszystkich, niezależnie od płci. Tam są pewne wyjątki, ale nie jest ich tak znowu dużo. Natomiast, o, może dronem polatam. Natomiast w Europie, jeśli dobrze pamiętam, są to Czechy. Jeśli dobrze pamiętam, 30% armii czeskiej to są kobiety. Z czego to wynika? Nie mam bladego pojęcia, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że to może być jakoś związane z taką otwartością czeską w ogóle, taką progresywnością, bardzo wiele elementów. Być może oni traktują to pracę jak pracę, nie? No tak, bo tu mówimy przecież teraz o zawodowych żołnierzach. Tak, tak. Chociaż jak nam powiedziała pani psycholog, jak byłem na moim szkoleniu wojennym, nie wiem, czy ona chciała nas pocieszyć, czy chciała nas przestraszyć, ale powiedziała, słuchajcie, ale wojny i tak zawsze wygrywa rezerwa. No, w tym sensie, że... Jak to się mawiało na moim podwórku, szłoby się wadzić. Ale wojny jej chyba chodziło o to, wiesz, że jak będzie taka prawdziwa wojna, nie taka, że wysyłamy tam parę tysięcy osób kontyngentu gdzieś do jakiegoś kraju, gdzie jest bardzo ciepło, to po prostu no, wojska zawodowe bardzo szybko się wyczerpią, jeśli chodzi o liczbę. Niestety i wtedy wszyscy będą musieli walczyć, niestety każdy będzie musiał zostać żołnierzem. Wiesz, muszę ci powiedzieć, że ja myślę o takim scenariuszu z ogromną niechęcią i miejmy nadzieję, że nigdy do czegoś takiego nie dojdzie. Myślę, że im lepszą będziemy mieli armię zawodową, im większy będziemy mieli pewien potencjał odstraszania, ale to nie naszą armią oczywiście, tylko sojuszem, w którym jesteśmy. No, tym jest prawdopodobieństwo, że ci, którzy nie chcą, nigdy nie będą musieli brać do ręki ani karabinu, ani pistoletu, ani no to właśnie, nie? To jest ciekawe, co mówisz, bo to są takie właśnie dwa podejścia, nie? Że niektórzy mówią, że żeby czuć się bezpiecznie, to powinniśmy zlikwidować całą armię i po prostu przy najbliższej okazji się poddać, tak jak Dania w trakcie II wojny światowej, która straciła w kampanii wrześniowej sześciu... Nie, to już to nie była kampania wrześniowa chyba, ale w 1939 stracili chyba 8 żołnierzy czy 6 i się poddali. Stwierdzili, że nie wygrają. Czy jednak właśnie w drugą stronę, że to o czym powiedziałeś, że nic tak nie kusi wrogów jak słabość przeciwnika, słabość ofiary. Także, więc... Wiesz, no civis pacem parabellum, mawiali starożytni. Myślę, że tutaj trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że dobra armia, dobre wypełnianie swoich obowiązków sojuszniczych to jest rzecz, która jest dla nas najcenniejszym skarbem. My jesteśmy krajem, który... Dzisiaj przeczytałem taki felieton w Tygodniku Powszechnym Hanny Kral, która będąc, jeśli dobrze pamiętam, w Samarkandzie, została zapytana, skąd jest. I powiedziała, że no z Polski. On, człowiek w ogóle nie wiedział, co to jest, więc wytłumaczyła, że to pomiędzy Niemcami a Rosją. Na co on powiedział, pomiędzy Niemcami a Rosją, to tam jest miejsce na cokolwiek w ogóle. I ona mówi, no właśnie chyba nie ma. Więc jeżeli myślimy w takich kategoriach, no to też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że geopolityki nie zmienimy, geopołożenia. Ale możemy zmienić nasze podejście do przyjaciół, możemy wykonywać swoje obowiązki sojusznicze i tylko będąc w jakimś sensownym pakcie jesteśmy w stanie się może nie tyle obronić, co przynajmniej być trudnym do zgryzienia orzechem, tak to określam.
Tutaj troszeczkę, wiesz, troszeczkę też mówisz o takich rzeczach, gdzie zaczęło się przewijać w tym, co mówiłeś, że jak gdyby z wojny, czy w ogóle z wojskowości wyprowadzamy, może z doświadczeń wojskowych, możemy też wyprowadzać jakieś takie ogólne mądrości życiowe, które mogą mieć szersze zastosowanie. Czy twoje doświadczenia wojskowe jakoś zmieniły twoją optykę na taki świat pozawojskowy właśnie? Ja taką jedną, na przykładzie, żeby zilustrować, o co mi chodzi, jedną taką mądrą myśl kiedyś słyszałem a propos wojskowości i ona fajnie się wydaje mi się, ma fajne zastosowanie też do różnych innych zagadnień. Jest takie powiedzenie, że generałowie na ogół przygotowują się do poprzedniej wojny. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo mądra myśl, nie? Że każdy myśli, że kolejny problem, z którym się będziemy musieli skonfrontować, to będzie taki jak ten poprzedni. A świat tak szybko galopuje do przodu, że tak naprawdę to trzeba patrzeć w przyszłość, a nie do końca, wiesz, oczekiwać, że jak będzie druga wojna światowa, to wszystko będzie wyglądało tak samo. Nie? Kto będzie miał najwięcej czołgów, ten wygra. Czy jakieś takie lekcje wyniosłeś też z tego, które poszerzyły twoją perspektywę? Przede wszystkim w tym wypadku to był duży dystans do problemów codziennych. To znaczy w sytuacji, w której ty widzisz na przykład, czekaj, uzdrowię naszego kolegę. A to znaczy, że wiesz, że gdzieś tutaj są źli ludzie. Więc trzeba byłoby się rozejrzeć, kurczę. Kto go tak źle potraktował? Nie dowiemy się. Chyba się już nie dowiemy. Ja bym proponował w ogóle... Nie masz tutaj tego balonu. Balonu nie ma. Depozytowego. Więc ja bym proponował... Właśnie. Kurde, Lindę ile ma pieniędzy? 10 tysięcy. Albo jak... Dobra, on wezwał, bo oni do nas chyba chcieli strzelać. Ja właśnie się zorientowałem, że mam 255 tysięcy. Mega duże pieniądze. W ogóle zauważyłem, że jak mam dobrego rozmówcę, to mi się bardzo dobrze gra. Właśnie mi się w miarę dobrze gra teraz. Mam takie wrażenie, chociaż jakoś tak mało konfrontacyjnie tutaj to wszystko przebiega, mało wojskowo. Od razu ci jeszcze powiem tak. A to jakieś pytanie, czy nie powinno się na polu walki próbować używać wrogiej amunicji, wrogiego sprzętu? O co chodzi? Kacper, o co ci chodziło w tym pytaniu? Kacper pewnie zauważył, że my cały czas strzelamy ze swojego, zamiast po prostu przejmować amunicję od wrogów. No to jest logiczne podejście. Tutaj, w tej grze, myślisz? W tej grze to może niekoniecznie rzeczywiście. Ja w tej grze to staram się używać cały czas kałacha, tak jak mówiłem, z bardzo praktycznych względów. Jestem realistą i wiem, że tak jak nikt by nie uwierzył w pandemię jeszcze, o której już wszyscy mówili, prawda, od wielu, wielu lat, między innymi Bill Gates, to nikt by nie uwierzył, że będziemy mieli zamknięte całe państwa, to też nikt nie wierzy, że będzie jakaś wojna. Może być, czemu nie? To tak, wojna trochę tak jak kryzys, nie? Przychodzi wtedy, kiedy nikt się nie spodziewa tego. Jest takie podobno jakiś mój taki doradca finansowy, bardzo zły doradca, jak się okazało później, ale właśnie mi mówił, że że kryzysu nie będzie, bo wszyscy się spodziewają, że będzie. A kryzys przychodzi wtedy, kiedy się nikt nie spodziewa tego, że będzie kryzys, bo wtedy jest jakieś tam rozluźnienie finansowe i tak dalej i się pojawia kryzys. Z tymi takimi mądrościami ekonomicznymi to ja bym uważał. Pamiętaj, że ekonomiści ciągle się spierają, czy działania Roosevelta w czasie wielkiego kryzysu raczej ten kryzys zaogniły, czy zapobiegły jego eskalacji. Więc jeżeli oni mają duże wątpliwości co do tego, co było, to jak oni chcą przewidywać to, co będzie? No tak. Przewidywanie jest bardzo proste, zwłaszcza jeżeli dotyczy przeszłości. Ale tu mówi, że nawet odnośnie Roosevelta są jakieś sprzeczności. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ty przedstawiłeś... Kurczę, mam trochę takie poczucie niedosytu, że nie ma się tu z kim strzelać. Czy ty... Bo trochę przedstawiłeś mi taką perspektywę, że są żołnierze, jest ludność cywilna, jakieś takie bardzo praktyczne elementy gdyby wprowadzania, że tak powiem, pokoju na jakimś terenie. No i tam się to stosuje techniki wpływu społecznego. A czy ty też uczysz tych oficerów tego, jak stosować wpływ społeczny wobec żołnierzy? Bo myślę tutaj o morale, nie? To jest takie ciekawe zagadnienie. Nie wiem do końca, jak to się definiuje, a taka jak gdyby, wiesz, no wola walki. Tutaj jak w tej grze Call of Duty, że odwołujesz się do morale, że żołnierze chcą walczyć. Czy też się w jakiś sposób próbuje kształtować wolę walki u żołnierzy? Czy tutaj oczywiście, już nie? Że tak. Oczywiście, że tak. Można to robić lepiej albo gorzej. Ja jestem wielbicielem takich starych metod. Zbieram różnego rodzaju przykłady ulotek. Nie wiem, czy wiesz, że armii austro-węgierskiej
były takie ulotki, które pokazywały, jaka może być wola walki u żołnierza. I była tam historia pewnego żołnierza, który został wysłany do tego, żeby przeciąć jakiś kabel telekomunikacyjny. Mhm. Najpierw wszedł na pole minowe i urwało mu rękę. Później. Ale to nie koniec historii jeszcze, rozumiem. Urwało mu drugą rękę. Potem urwało mu dwie nogi i w końcu doczołgał się korpusem i przegryzł kabel telefoniczny. Więc rzeczywiście tego rodzaju historie kiedyś... Czy to jest taka opowiastka? To jest taka bzdura, którą wymyślił jakiś propagandista w armii cesarsko-królewskiej. Czy to byśmy nazwali społecznym dowodem poparcia z perspektywy technicznej? Znaczy, nie, to raczej taki, raczej jakiś taki autorytet. Czekaj, wypuszczę dron, co? Może to jest jakiś... No możesz. Wiesz, bo taka... Pamiętam... Dla mnie to było ciekawe, w ogóle kwestia morale to jest takie bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie chyba, zasadnicze, nie? Czekaj, strzelamy w tego, czy nie strzelamy? Chyba nie strzelamy. O, tu jest jeszcze skrzynia, wejdę na wieżyczkę. Jak byłem ten tydzień w wojsku, to bardzo szybko zaczęły się tworzyć takie, wiesz, relacje, że tak powiem, bliskie, takiego kompania braci i tak dalej. Czuliśmy jakąś tam jedność, coś się w ludziach budzi w takich sytuacjach. No właśnie, ale na ile oficer, wiesz, powinien odwoływać się do, nie wiem, jakiejś niskiej piłki, stopa w drzwi i tak dalej, żeby skłonić żołnierza do tego, żeby poszedł i zaczął walczyć. Oj. Wiesz co, no to jest bardzo ciekawa rzecz, tylko że oczywiście to nie jest kwestia, której się tak po prostu można też nauczyć, nie? Oczywiście są pewne programy liderskie. Jak wiesz, nawet psychologowie zajmują się szkoleniami. Znany ci, bo pewnie bardzo lubisz, Martin Seligman, miał bardzo ciekawy projekt badawczy, znaczy nie badawczy, właśnie szkoleniowy, w którym trzeba było wykształcić chyba wszystkich drill sergeants, tak? Czyli wszystkich tych sierżantów od musztry w pieniądze. Idziemy po pieniądze. To uważaj, bo oni też będą chcieli. Słuchaj, tu na dole jakieś autko jest. Ja bym ci radził generalnie trzymać jakichś takich tutaj obiektów, za którymi będziemy mogli się chować, bo przypuszczam, że zaraz nas ostrzelają. Dobra, to ty mnie kryj, a ja spróbuję jako ten kamikadze. Czekaj, teraz to ja już, kurde, też jestem otwarty tutaj, na otwartym terenie, więc może, już tam chyba kogoś widziałem. Więc ty spróbuj to zabrać, a ja tutaj rzeczywiście będę cię krył. Nie, to listki. Zbierasz F-em, znaczy no, tam na padzie tym braniem, tak? Masz. No to zabieraj. Ładne pieniążki. Mam 75 tysięcy. No generalnie powiem ci, że jest nieźle. O, jeszcze pojawił się nasz Linde. No możemy sprawdzić, bo skoro nikt do nas nie strzelał, to być może nikogo tutaj nie było i coś tu jeszcze znajdziemy. Więc proponuję wejść do tego budynku. Dobra. I zobaczyć, co tutaj jest. Słuchaj, a powiedz mi, że tak troszeczkę... dobra, jeszcze zerknę na czat. Czy nie powinno się na polu walki próbować używać... A, dobra, to już było. Czy depersonalizacja przeciwnika, o której rozmawiali panowie na początku, jest wspierana przez przełożonych w wojsku w celu zwiększenia skuteczności działania? Czy raczej podchodzi się do tego moralnie i raczej nie rozwija się takiej praktyki psychologicznej na swoich żołnierzach? To jest ciekawe pytanie. Na ile to jest... No wiadomo, że taki proces zachodzi w ludziach, bo jeżeli kogoś zabijemy, 7. miejsce, złoto... Srebro, ale i tak nieźle. Wiesz co? To tak, bo troszeczkę nam czas już tutaj mija, ale ja, jeżeli można, to bym ci jeszcze chwilę przysunął na jedną rundkę. Na radę? Czy nie? Czy już się spieszysz? Bo jeszcze mam parę pytań, jeszcze żebyśmy tutaj przejrzeli. Bo wiadomo, że są takie rzeczywiście procesy, które sprawiają na przykład, to jak gdyby też jest... Wiesz co? A może zagramy Battle Royale teraz raz? Ja nigdy w to nie grałem, no możemy spróbować, ale co to znaczy? Aha, że tam się będzie zmniejszał ten krąg, tak? Tak, że jak ktoś zginie, to już zginie, nie? A kto umarł, ten nie żyje. Czyli wyjdźmy tutaj, opuść z grupą i weźmy teraz eksfiltracja? A nie, to tego trybu nie znałem. Odrodzenie czwórki.
O, odrodzenie czwórki. Teraz gramy Battle Royale. Na końcu zostanie tylko jedna najlepsza czwórka. Dopóki jeden z nas jest na polu walki, to będziesz się odradzał. A jak wszyscy zginą, to już jest koniec historii. Dobra. Więc to już jest brutalny teraz tryb. Bardzo brutalny tryb. Więc tak, co z tą dehumanizacją? Czy ona jest gdzieś rzeczywiście odgórnie też wspierana? Czy to jest coś, co się po prostu dzieje, trudno temu przeciwdziałać? No wiesz co, no cóż ja ci mogę powiedzieć? No z perspektywy wojska liczy się wykonanie zadania. Jeżeli coś sprzyja wykonaniu zadania, to raczej się to robi. No. Wiesz, jest taka słynna historia z Marines, którzy zostali oskarżeni o to, że chyba sikali na Koran. Jakoś taka była bardzo duża rzecz. No i oczywiście okazało się, że można się do tego różnie odnosić, dlatego że byli ludzie, którzy twierdzili, no okej, no oni są w takiej oto sytuacji, w której to jest dla nich symbol wroga. I to im jakoś tam pomaga w redukcji pewnego dysonansu, który mają i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, to sensownie ktoś zauważył, że dobra, ale wśród ludzi, którzy są razem z tobą, też są ludzie, dla których to jest święta księga, nie? Bo przecież w armii amerykańskiej nie mamy... A właśnie. Długo tu... rozgrzewka, także pobędę. Spokojnie. No, w każdym razie to nie jest, no. to nie jest takie proste. To chyba macie poszczególnie, że to jest że łatwiej podejmować decyzję. Poczekaj moment, bo mamy gadacza. Kolej chodzi na rację. No to chcę zapytać, gdzie chcesz? No tak ja ci rano zawolam, jak się zwudzim. Będzie nam tutaj nawijał, czat głosowy. Rano ci zawolam, jak się zwudzim. Oka. Dobrze. Kolik stawasz? O, chyba tak. Słyszysz mnie teraz? Czy ja siebie nie wyciszyłem? Słyszysz mnie, Tomek? Słysz? No. Tak. Okej. Okay. Czyli co? Czyli ostro. Czyli jest ostro. W plemionach, Mateusz mówi, w plemionach morale były jednym z ważniejszych czynników zdobywania innych wiosek. No tak, tylko to morale oznacza także dehumanizację tych innych wiosek. My często mówimy o morale rozumianym jako cnoty moralności. Cnota moralności dla nas to jest na przykład przyznawanie wszystkim ludziom tych samych praw i tak dalej, i tak dalej. No a teraz wyobraźmy sobie, że to morale oznacza także przekonanie, że my jesteśmy lepsi od innych, nie? W rozumieniu wojskowym, że to, co my robimy, to jest rzecz w jakiś sposób ważniejsza. Czekaj, mam skoczyć, Wiesz co, przyznam ci się, że nigdy nie grałem w ten tryb. W ogóle to jest jakaś wyspa tutaj zupełnie inna. Jakiś coś tutaj, spodziewam się, że to będzie bardzo krótka runda. Jezus Maria. Czy ja nie mam broni? Nie, to jest mój. No, ja mam pistolet. No, ja już mam jakiś karabinek na szczęście. Jakiś ciut lepszy pistolet. Dlatego, wiesz, dlatego pewnie się mówi, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda, nie? Że trzeba budować jakiś taki mit naszej moralnej wyższości nad przeciwnikiem i słuszności naszych działań, które niestety go jakoś tam krzywdzą. Ojej, to jest jakiś po prostu koszmarny tryb. W ogóle gdzie my jesteśmy? Tak wygląda wojna prawdopodobnie, nie? Tylko nie ma tego odradzania się, to jest niefajne. To jest rzecz, której... Czy są jakieś prace nad tym prowadzone? O czym mówisz? O odradzaniu, coś żeby zrobić, żeby ludzie mogli się odradzać po naciśnięciu przycisku. Nie, nie ma chyba czegoś takiego, nie? Wiesz, jest cała masa różnych działań, które sprawiają, że człowiek jest coraz mniej potrzebny na polu walki, nie? To jest właśnie praca nad UAV, czyli wszystkimi dronami. To są prace nad robotami bojowymi, które coraz częściej są wykorzystywane. Więc to są wszystko rzeczy, które się cały czas robi, bo mimo wszystko człowiek zawsze jest najważniejszy z perspektywy wojskowej. Wiesz co, głównie... tak, ale ja do końca w to nie wierzę, bo znaczy w tym sensie, że wydaje mi się, że są dwa rodzaje wojen. Jeden rodzaj wojny to jest ten, którym wy się teraz poruszacie i jest taki drugi, wiesz, że te wszystkie konwencje i tak dalej, to wszystko działa i ludzie tego przestrzegają. A jest potem w pewnym momencie już taka wojna, że
że jak to się mówi, że historię pisze już ten, pisze zwycięzca. I dopuszczone są tak naprawdę wszystkie możliwe najgorsze rzeczy, jakie możemy sobie wyobrazić. Nie? Teraz widzimy przecież, że te możliwości jakiegoś takiego, nie wiem, biologicznego obezwładniania przeciwnika są jakieś niebywałe. Tak a propos tego, wiesz, tej infekcji, tej pandemii, która się przewija. No to jest niebywałe, nie? Co tam ludzie trzymają, co tam ludzie trzymają w tych swoich magazynach, to Bóg jedyny raczej wiedzieć. Myślę, że dużo fajniejszych rzeczy. W cudzysłowie oczywiście. Słuchajcie, ja tak tutaj wyskoczyłem, bo ja mam cały czas odruch zbierania tych pieniędzy. A tutaj nie ma czego zbierać, nie? A tutaj nie ma. Ja nie wiem, co my mamy robić. Widzę, że ktoś kogoś tutaj już wiezie. Ja tak troszeczkę jak taki tutaj harcerza udawał. Co to za bezludzień na broń? Kurde, no po prostu strzelał mi po jednym naboju. No taki tryb, panie kolego, pan wybrałem. No masakra. Czy ja się odrodzę, czy się jednak nie odrodzę? Dobra. To mam dla ciebie kolejne pytania. Chciałem popytać trochę o eksperyment Milgrama, ale odeślemy naszych widzów do książki chyba twojej w takim razie. Chyba w tej sytuacji tak. Jest bardzo fajna książka, którą napisał Tomasz z profesorem Dariuszem Dolińskim, gdzie replikowali eksperyment Milgrama. Tam troszeczkę byłem rozczarowany, jak czytałem o tym waszym eksperymencie, że nie doszliście do maksymalnego poziomu. Nie można. To, wiesz co, już to, co obserwowaliśmy u naszych badanych, już to, jak oni się czuli w tej procedurze Obedience Light, którą wymyślił i stworzył Jerry Berger, to wyraźnie pokazywało, że gdybyśmy poszli dalej. Wiesz, ja zawsze chciałem robić takie badania, w których ludzie, którzy biorą w nich udział, nie wychodzą z nich w gorszym stanie niż przyszli do laboratorium. Mm-hmm. No tak. Oczywiście to jest bardzo trudne, ale... Coś się dziwnego dzieje. A, niestety już mnie zabili. Ale w... No czekaj, jakieś ósme miejsce. Ty też? Chyba tak samo. Tak, wszystkich wytłukli. No i więc tak, wiesz, skończymy, myślę, tutaj troszeczkę jak na takiej wojnie, nie? Że było miło, było wesoło, było fajnie, było strzelanie, ale ostatecznie naszą wojnę dalej będzie musiała prowadzić rezerwa, a my zawodowcy tutaj, wiesz, z bliznami, z uszkodzeniami wrócimy do domu, żeby radzić sobie z losem weterana, który jest nawet w Stanach Zjednoczonych, bo mówiłeś, że tak dobrze są traktowani żołnierze, nie? Ale wiem, że weterani trochę narzekają na swój los niestety. Więc myślę, że tutaj jeszcze zobaczymy, co jest na czacie. I ja już do ciebie więcej pytań nie mam. Bardzo, bardzo ciekawie mi się z tobą rozmawiało, ale zaraz zobaczmy, co tu jeszcze się działo. Co tu jeszcze? Martyna nam dzisiaj podsyła pytania. Więc bardzo ci, Martyno, dziękujemy. Dziękujemy, Martyno. Czasami nie jesteśmy w stanie pokonać wroga, ale stanowi na tyle duże zagrożenie, by wykończenie nas otworzyło wroga na słabość, którą mogą wykorzystać inni. Oj, tu Kasper, jakieś strategie widzę, chodzą ci po głowie, już takie właśnie z gier bardzo często, wydaje mi się, których można zaobserwować. Podobno Nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii, mówi Michał, dostała dwójka osób, które zupełnie się ze sobą nie zgadzają. Okej, nie wiem a propos czego to było do końca. Mówiliśmy o Kahnemanie, za to chodzi. Spotkałem się z jakimś postem ciekawostką, że żołnierzom USMC, rozumiem, że nie jest to UMCS, USMC, nie, to dano jest grę. United States Marines. Dano grę planszową, a obok nich inny żołnierz wychwytywał jakieś elementy. Czy mógłby pan przybliżyć więcej szczegółów? Wiesz, Tomasz, o co chodzi? Tej historii akurat nie znam, ale rzeczywiście czasem mamy bardzo niestandardowe sposoby na to, żeby sprawdzić, jak się ludzie zachowają, na przykład w sytuacji stresu. Jest taka piękna historia dotycząca jeszcze działań z okresu II wojny światowej, kiedy to pewien oficer w armii brytyjskiej miał wybrać dowódców plutonu. Setki ludzi miał wybrać kandydatów na dowódców plutonu, miał ich wybrać 20.
I oczywiście, gdybyśmy my się do tego zabrali, Łukasz czy ja, no to pewnie zrobilibyśmy całą baterię testów, które miałyby sprawdzić kompetencje liderskie, przywódcze i tak dalej, no bo dowódca plutonu to pierwsza funkcja dowódcza w wojsku. On niestety miał tylko godzinę i musiał 20 z tych setki wybrać, więc zrobił rzecz następującą. Podzielił ich na 5-osobowe zespoły i kazał im nosić szafy. Mhm. Tego piętra na drugie. No, każdy, kto kiedykolwiek niósł szafę, wie, że się szafę nosi w czterech, a co robi piąty? No, piąty dowodzi. Piąty jest plutonowym. No, piąty, nie plutonowym, tylko dowódcą plutonu. Więc można było w krótki, bardzo taki praktyczny sposób stworzyć coś w rodzaju assessment center, no i po prostu odpowiedzieć na pytanie, kto się na tego dowódcę nadaje w taki naturalny no widzisz, sposób. I po co tutaj psychologia? I po co 5 lat studiów, ileś lat szkoleń, treningów, przeczytanych podręczników, jak wystarczy trochę oleju mieć w głowie? Jasne. Nie, żartuję. Wszelkie badania, o których ja wiem, zawsze mówią, że jak się opieramy na teorii i na badaniach, to efekty praktyczne naszego działania są lepsze. I to jest bardzo, bardzo budujące, wydaje mi się, i pokazuje nam, że jednak ta psychologia jest ważna i potrzebna, a dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że ona też jest ważna i potrzebna w wojsku i bardzo się cieszę, że mamy takiego człowieka, który, kurczę, jest takim światowcem, jeździ, znajduje się w centrum wydarzeń różnego rodzaju wojskowych i bardzo mnie to cieszy i zawsze mnie to jakoś buduje, kiedy patrzę, że psycholodzy znajdują się w takich zupełnie niespodziewanych, ale bardzo, bardzo potrzebnych miejscach. Także dzisiaj rozmawialiśmy o grach też. I okazało się, że myślę, że przynajmniej kilka takich aspektów pokazaliśmy, gdzie rzeczywiście gry mogą pomagać, czyli znowu powiedzieliśmy o pozytywnych rzeczach, a nie wiem, czy szkodzić, no może trochę też, to jest to co mówiłeś na początku, że być może niektórzy traktują później pole walki troszeczkę jak grę komputerową, gdzie się biega i strzela do ludzi, którzy do postaci, do awatarów tak naprawdę, które nie mają swojego wewnętrznego życia, czyli dehumanizuje się, bądź infrahumanizuje się, czyli mówią, to jest człowiek, ale to nie jest taki sam człowiek jak my. On tak głęboko tego wszystkiego nie przeżywa. To tutaj rozgrzeszamy się w ten sposób. Dziękuję Wam za obecność, za uwagę, za pytania i komentarze. Możecie na końcu zostawić jeszcze oczywiście łapkę w górę dla Facebooka, żeby wiedział, że się ten stream podobał ludziom. No i myślę, że na najważniejsze pytania, przynajmniej te, które tutaj Martyna wyszukała, wydaje mi się, że udało się nam odpowiedzieć. Także Tomaszu, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za to, że przyjąłeś zaproszenie, że tutaj pograłeś ze mną i że opowiedziałeś nam o swoich doświadczeniach z pierwszej linii frontu. No i w tym przypadku, bo pisałem tak o jakimś naszym gościu 2 tygodnie temu, ale tak metaforycznie, a u Ciebie to można powiedzieć dosłownie. Słowo końcowe dla Ciebie teraz. Bardzo dziękuję za tą wspólną grę. Bardzo się cieszę, że mogliśmy o kilku rzeczach pogadać. To fajne podsumowanie, o którym mówiłeś, że psycholog się przydaje, może być sensownym wsparciem w różnych formach, także wsparciem psychologicznym, takim klasycznym, ale także wtedy, kiedy trzeba podejmować jakieś decyzje, powiedzmy sobie operacyjne czy taktyczne. Tam się przydajemy i dobrze jest o tym myśleć. I tymi słowami żegnamy się i zapraszam Was na przyszły tydzień, a w przyszłym tygodniu będziemy mieli tatę mistrza świata, czyli będziemy rozmawiali o ojcostwie w kontekście e-sportu, czyli będziemy mieli tutaj gościa, który jest ojcem jednego z najlepszych naszych e-sportowców, a nie wiem, czy nie najlepszym w historii. No i spróbuję z nim porozmawiać o tym właśnie, jak to wyglądało. A wydaje mi się, że temat jest ciekawy, bo wiele dzieci współcześnie chce zostać właśnie e-sportowcami. Myślę, że oprócz streamera to jest jakiś taki drugi pewnie pożądany zawód. Więc jeżeli ktoś chce być na czasie, to niech naciśnie przycisk followuj. A teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia w przyszłym tygodniu i dla Was jeszcze na koniec Cyber Fruzia. Pa, pa!